Mój najświętszy panie, zgrzeszyłem. Ściągnąłem grę, a potem zagrałem jako transwestyta. Wybacz mi, panie. I had some fun playing around with the bulge size. Stwórz swoją postać z wielkim penisem. So I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor a woman, then what are you? Non-binary. Wyobraźcie sobie tytuł, który bardzo kochacie, a następnie weźcie ten tytuł, poczekajcie 10 lat, a następnie zmieńcie jego wygląd na wygląd Frozen. Jak myślicie, jak zareagują hardkorowi fani? I może to jest dobry ruch, bo młodsi teraz mogą pokochać waszą ulubioną serię. Ale na koniec posypmy wszystko lekkim wokeness, jak to się mówi, nie? Możecie sobie zrobić wielkość siuraka, pobzykać się z innymi, a nawet możecie poprowadzić grę jako transwestyta. Temat ten pojawiał się już w poprzednich odsłonach, ale nie na tą skalę. That's what we call someone born one gender, but living like another. And Kunari don't treat those Akun people any differently than a real man. They are real men, just like you are. I mi osobiście wydawało się, że Dragon Age Veilguard, iż to właśnie to będzie największy problem, że tutaj będę non-stop pouczany, jaki to nie jestem ten woke. Because it's all part of the plan. Bo chociaż w grze występuje solidna dawka wokeness, to nie jest największe źródło mojego niezadowolenia, bo gra ta boryka się z o wiele większymi, fundamentalnymi problemami. Aren't you some sunshine? That's me. It's so boring! Z totalnie innych powodów, z totalnie innych przyczyn. Jestem hardkorowym fanem Dragon Age'a, w szczególności Origins. Tak, Inkwizycję też przeszedłem i była okej. Może twoja czaszka została uszkodzona bardziej niż myślała matka. Gry nie udało mi się jeszcze ukończyć. Gram w nią 15 godzin i dotarłem do momentu, w którym już czuję, że nadciąga zakończenie. Natomiast czy dokończę ją, czy nie? No cóż, dowiecie się wszystkiego w tej recenzji. Yeah, baby! Oh, yeah. Oh, la, la. Zanim przejdziemy do detali, nie otrzymałem żadnego kodu od wydawcy, a nawet gdyby mi proponowali takowy kod, to bym go nie przyjął. Dlaczego? Nie lubię, jak ktoś ingeruje w moją opinię. Nie podoba mi się pomysł tego, że jestem niewolnikiem, że jestem komuś dłużny, przysługę, uśmiech, bo tak, to jest przysługa. W momencie, kiedy dostajecie kod wcześniej, to jesteście komuś winni przysługę, bo właśnie dzięki tej osobie możecie zrobić recenzję szybciej, a tym samym mieć więcej viewsów i wyświetleń, lajków, pieniędzy, no i oczywiście trzeba rachunki zapłacić, więc tak, macie swojego szefa, któremu musicie wylizać rowa. A mi podoba się YouTube za to, że mogę powiedzieć własną opinię i nikomu rowa wylizać nie muszę. Fajnie, nie? Możemy się śmiać z kogo chcemy, ale miło. Dziesięć lat czekania. Budżet gry to 250 milionów. 250 milionów. Ile? 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 Więc absolutnie budżet, który tutaj został zużyty na zrobienie tego wspaniałego produktu, jest AAA. Mamy tu do czynienia z wielką produkcją, fantastyczną i też tak będziemy na nią patrzeć. Tak dobrą. Ona kosztowała dwa razy tyle, co Baldur's Gate 3, bo Baldur's Gate kosztował 100 milionów, więc oczekiwania są wysokie. That's fine.
bardzo znana marka, odnosiła sukcesy i chciałbym powiedzieć, że właśnie Baldur's Gate'a porównywałem do Dragon Age Origins. Bo tak, Dragon Age Origins została pochowana, nikt w to już nie gra, to są stare, nudne gry. Gry muszą być nowoczesne, dialogi muszą być szybkie, wybory muszą być oczywiste, a walka dynamiczna. This deal is getting worse all the time. O la la, jak mi jest smutno, bo ja właśnie lubię takie klasyczne RPG. I tym był Dragon Age Origins. Nowa odsłona Dragon Age'a nie jest nawet RPG-iem. Jest taką grą akcji z elementami RPG, bo mamy wybory. Tej grze jest bliżej do czegoś takiego jak God of War niż do takiego rzeczywistego RPG-a. Dla mnie oczywiście nie jest to żadna zaleta. Fuck. Tak, to jest moja opinia na ten temat. Nie uważam ją za rasowego RPGosa. Porozmawiajmy o wyglądzie tej gry, bo to też jest pewnego rodzaju kontrowersja. Ja osobiście uważam, że silnik graficzny, który został tutaj użyty, jest w stanie wygenerować bardzo ładną, wyraźną, ostrą grafikę. We can talk business when we arrive. A ma bardzo ładne widoczki, bardzo ładne, wiecie, przebijające słoneczka. Wydaje mi się, że pod względem technicznym jest tutaj wiele rzeczy zrobionych naprawdę poprawnie. Take that as a no. If he even listens, has a mind of his own. Natomiast bardzo mi się nie podobają przerywniki, takie te intra i cutscenki, które są zrobione w Photoshopie, zawsze kojarzą mi się z budżetowymi grami indie, nie z dużymi produkcjami takimi jak Dragon Age, które kosztowały 250 milionów. Man, this is some bullshit! Solidnego przykładu daleko szukać nie musimy, bo wystarczy, że spojrzymy na Wukong, który kosztował tam z 50 milionów, a cutscenki są tutaj fenomenalne. I bardzo kreatywne i widać, jak dużo pracy i wysiłku zostało tutaj włożone. Na pewno nie mam zarzutów do otoczenia. Uważam, że wyglądają wszystkie miasta ok i że te tekstury są wyraźne i przede wszystkim gra technicznie nie ma żadnych bugów, błędów, jest po prostu dokończona, co jest ogromną zaletą i należy się pochwała właśnie twórcom za to, że tak ładnie i tak dobrze dopieścili animacje, mowy, animacje twarzy, to wszystko jest naprawdę git. Ale tak zwany art direction, czyli to, w którym kierunku ta gra poszła, to odejście od tego realizmu i pójście w stronę bajki Disneya, Fortnite'a, w szczególności, jeżeli mówimy o postaciach. Get the fuck out of here! Dokładnie to samo zażalenie miałem co do Prince of Persia, która też zrobiła ten krok przez Ubisoft. Fuj! Silent Hill, wszyscy mają za duże głowy. W ogóle widzieliście, że jest patch, który zmniejszył im głowy o 30%? And her boobs are way more visible. You could tell... Jeden zero dla nas, tak czy nie? Jeden zero dla nas. W Dragon Age'u też wszyscy mają takie wielkie, wielgaśne głowy i wyglądają po prostu jak chibi postacie z jakichś japońskich... Nie no, strasznie to jest. Okropnie to wygląda. Are you not ashamed of yourself? Are you not embarrassed? This is really embarrassing. Przeżyłem ogromny kontrast, bo gram w metaforę refantazjo. No i potraficie sobie wyobrazić, jak tam wyglądają postacie, jak tam wyglądają otoczenia, jak wyglądają designy potworów. Najpiękniejszy art style, jaki możecie sobie po prostu wyobrazić w grze wideo. Tam jest, to jest niesamowite, to jest prawdziwa fantazja. Ta gra to dosłownie chodzące obrazy, a mówimy tutaj o obrazach Hieronima Boscha. Ta gra nie udaje sztuki, ta gra nią po prostu jest. Tutaj wszystko wygląda, jakby było zaprojektowane na telefon. Już 1000 razy to wszystko widziałem. Słowo, którego szukam, to sztampowość. Tutaj nie ma nic oryginalnego i wszystko daje nam takie wrażenie, że jest zaprojektowane dla dzieci. A dziwne jest też to, że jest krew, no i przecież są kutasy. Look at this, it's perfect! Możemy sobie ustalić wielkość naszej kuśki. W grze, która wygląda jak dla małych dzieci. To jest Frozen z kutasami. Jesus Christ. Przepraszam was, to jest tylko moja osobista opinia. Wiecie, nie dyskutuje się o pięknie, nie dyskutuje się, co się komu podoba. Jedni uważają, że to jest wszystko piękne i ładne. Proszę, nie próbujcie mnie przekonać w komentarzach, że to jest ładne. Przestańcie. Jeżeli macie kiepski gust, to jest wasza prywatna sprawa. Ja mam dobry gust. Dziękuję. Tylko czy jest to wygląd i grafika warta 250 milionów dolarów?
wychwaliłem, że levele wyglądają całkiem nieźle, więc porozmawiajmy o ich strukturze, która jest całkiem spoko. Są to nieduże mapy, po których możemy chodzić i one mają, wiecie, jak to się mówi tak ładnie, kiedyś Kiszak powiedział, No chodzi o to, że mapy nie są płaskie i mają różnego rodzaju poziomy, które się w jakiś sposób przeplatają. Na mapach również pojawiają się mini gierki. Powinny to być zagadki, ale tak naprawdę to są takie interaktywne miejsca, w których musimy coś zrobić, aby otworzyć drzwi. No brzmi jak zagadka, ale to zagadki nie są, bo są chyba za proste, aby były zagadkami. No i oczywiście cała sytuacja jest mega zainspirowana God of War'em, gdzie to nawet mamy tarczę, którą rzucamy, tak jak God of War rzucaliśmy nasz toporek, aby zniszczyć różne obiekty, które blokują nam drogę i odsłaniają przejście. Wszystko to jest dzieci na dom. Naprawdę, naprawdę mi się nie podobało to, jak wyglądają tu zagadki, a do tego oczywiście towarzysze, którzy z nami ciągle są, muszą nam podpowiadać, abyśmy się nie zgubili w już super prostym świecie. Oczywiście gra jest zaprojektowana tak, aby się podobała każdemu, dla casualowego gracza, no i oczywiście musiały się pojawić nasze szczeliny, no bo czemu nie, no ej. Nawet tutaj nie są loading screenami, one po prostu są, bo czemu nie? Ja nie wiem, co oni sobie myślą, kiedy robią te szczeliny, naprawdę, bo kiedyś to były loading screeny, a teraz to są po prostu filery, aby wydłużyć czas gry, abyśmy grali dłużej, tak jak przechodzenie przez deski. No niby jakaś interakcja jest, ale nic tak naprawdę nie wnosi. They shouldn't, but they might. On top of that, we're looking for a killer. How sure are we that this is a good idea? Mamy naszą główną bazę, która chyba się nazywała latarnia, i mamy też takie rozdroża. Te rozdroża to są teleporty, przez które przechodzimy, aby dostać się do nowych lokacji, no i w ten sposób podróżujemy po świecie. Niestety, gra jest bardzo liniowa, a raczej same levele są liniowe. W momencie, gdy wejdziemy do jakiegoś levelu, przejdziemy go w taki, a nie w inny sposób. Czasami możemy gdzieś odskoczyć, żeby znaleźć jakąś skrzynkę. Ale ogólnie levele zaprojektowane są bardzo liniowo. Mamy natomiast wybór, który level chcemy zrobić jako pierwszy i do którego levelu chcemy później wrócić, bo do tych wszystkich levelów można później wracać, aby dokończyć jakieś sidequesty czy otworzyć uprzednio zamknięte drzwi, co jest całkiem niezłe. To, jakich bierzemy ze sobą towarzyszy, też wpływa na eksplorację, bo to oni potrafią otwierać różnego rodzaju skróty i przejścia. Chciałbym pochwalić to, że te wszystkie lokacje są bardzo różnorodne. Mamy zimę, mamy pustynię, czy jakieś tam doki. I to wszystko fajnie wygląda, a przede wszystkim spędzamy w każdej lokacji po te 15 minut, zanim nie ruszymy do kolejnej. Co daje bardzo fajny pacing, jeżeli chodzi o eksplorację. I nawet powiem wam, że eksplorowanie w tej grze w jakiś sposób mi się podobało. Może to za sprawą tego, że świat jest po prostu w Dragon Age'u interesujący. Tylko czy jest to eksploracja warta 250 milionów dolarów? Na owych levelach również spotykamy przeciwników, z którymi się bijemy. No i walka tutaj jest okej. Na pewno nie mogę powiedzieć, że jest totalnie bezużyteczna, bo jest w jakiś sposób angażująca, no i trzeba było się nawet czasami postarać z jakimś bossem, porobić tu i ówdzie uniki. Jest też levelowanie, mamy drzewko rozwoju, możemy zakładać różnego rodzaju wyposażenie. Bronie, które zakładamy, nie wpływają na moveset prawie w ogóle, więc raczej będziemy grać tą postacią, którą ustaliliśmy na samym początku. Jak wybraliście wojownika, to gra będzie o wojowniku. Walka ta też jest zainspirowana God of War, a niemal jest zżynką z God of War'a. Jest troszeczkę może szybsza i wydaje mi się, że walczymy z większą ilością przeciwników naraz. Jest to super casualowa walka, która spełnia swoją funkcję, więc tak naprawdę nie narzekałbym na nią, bo przecież, tak jak wszystko w tej grze, walka jest zaprojektowana z myślą o najmłodszych, no i dlatego też tam są siuraki w tej grze. I had some fun playing around with the bulge size. Ale też nie byłem jakoś specjalnie zachwycony. Jest po prostu okej. Okay. Sam grałem na poziomie trudności trudnym, bo wydaje mi się, że na normalu ta gra jest dziecinnie prosta, a nawet na trudnym jest za łatwa. Jest to po prostu gra przystępna dla wszystkich, aby wszyscy mogli odnaleźć tutaj trochę zabawy. Jeżeli podoba wam się walka w God of War'ze, to tutaj też pewnie wam się spodoba. No ja w obu grach fanem nie jestem tej walki.
Tylko czy jest to walka, która kosztuje 250 milionów dolarów? W tego rodzaju grze najważniejsze są dialogi. Dialogi i sama historia i fabuła. I tutaj się zaczyna tak naprawdę problem. Gra ta jest po prostu napisana dla osób niedorozwiniętych. Oh, Tash isn't the first non-binary member of the Lords. Really? Nienawidzę tej mody i to jest ta moda właśnie zaprojektowana, wymyślona przez EA Games. Wydaje mi się, że to w Mass Effectach po raz pierwszy zaczęło się pojawiać. Jest to sposób, w jaki wybieramy naszą konwersację. Bo w normalnej grze, jak metafora refantazjo, która jest grą o rasizmie, ktoś się nas pyta, co o tym sądzimy, no to mamy na przykład 2 czy 3 wybory i my nie wiemy, co się stanie, kiedy odpowiemy w taki, a nie inny sposób. When you hear and see all this prejudice out in the open? It's a lot. You okay? Więc podczas tych wyborów sugerujemy się naszą logiką bądź sercem. No ja uważam, że rasizm jest zły i nie powinno go być. Wybieram. A następnie oglądam efekt tego, co wybrałem. I to czyni, w szczególności w CRPG-ach, dialogi tak ważne, ale przede wszystkim, myślę, że słowo, którego chciałbym tu użyć, to angażujące. Wiele gier zepsuło mi dialogi i zepsuło mi prowadzenie konwersacji właśnie przez to, że zanim ja wybiorę jakiś dialog, widzę, jaki ten dialog będzie miał efekt na otoczenie czy po prostu scenariusz w grze. Co mi się bardzo nie podoba, bo ja nawet czasami nie czytam odpowiedzi, tylko po prostu sugeruję się ikonką. Tak, chcę mieć z tą osobą romans, więc wybieram serduszko. Keep litter out of my territory. A dla mnie zawsze fanem w CRPG-ach jest to, że wybieram to, co myślę za słuszne i o mój Boże, zakochaliśmy się w sobie? No dobra, no to chyba tak intuicyjnie wybrałem i chyba faktycznie ten koleś w tej grze mi się podoba. Ten transwestyta w tej grze mi się spodobał. Last chance. Won't you please stay? This is the worst! W ogóle dialogi w tej grze są napisane przez 5-latka i chyba dla 5-latka. Wszyscy wypowiadają się nienaturalnie. Mam wrażenie, że gram w jeden wielki tutorial, gdzie każdy próbuje mi coś ciągle tłumaczyć i cacka się ze mną w rozmowie tak, abym się nie zagubił. Ancient defenders aren't very discerning. Gdy wchodziłem do nowych lokacji, odczuwałem wymioty, bo każdy z moich towarzyszy musiał opisać: patrz, widzisz tą skałę? Kiedyś, dawno temu, te skały były PSY! How long have the Antam soldiers been here? We have suffered their company for too long. The Antam reached a stalemate. Normalnie mnie to irytuje, nawet kiedy lubię towarzyszy, więc kiedy gram w jakiegoś tam God of War'a, jest mój synek i on coś gada, to jakoś to toleruję, no bo przecież to jest mój syn, no przecież mamy więź, no nie, małe dziecko, no wiadomo, pierdol. Stop whining. Tu nie polubiłem żadnego towarzysza, wszyscy mnie irytowali, żadna osoba nie podobała mi się i nie miałem z niej jakiejś więzi, wszystkimi gardziłem i po prostu mi się oni nie podobali właśnie przez ten dialog. Nie mogłem się zakolegować z moimi towarzyszami, co powinno być ogromną częścią tej gry. Ja powinienem chcieć zrobić ich sidequesty, ja powinienem chcieć dla nich jak najlepiej i ja powinienem na końcu jako wielka drużyna pokonać złego i... Nie chciało mi się tego robić, w dupie miałem te osoby, tych ludzi, którzy tam chodzili, nie mogłem ich słuchać, nie znosiłem ich. Co spowodowało, że nie chciało mi się i dalej mi się nie chce po prostu z nimi gadać. Dialog w CRPG-u, który jest filarem, tutaj jest do śmieci. Jest do kosza i jest napisany dla małych dzieci, dla 5-latków. No ale nie poleciłbym tego 5-latkom, no bo jest tutaj ten motyw. Na przykład, no nie wiem, swojej tożsamości seksualnej, no wybieramy wielkość penisa, możemy uprawiać seks z naszymi towarzyszami, więc ja bym nie dał mojemu 10-letniemu zagrać w tą grę dziecku, bo ewidentnie jest to gra dla dorosłych, chociaż wygląda jak Disneyland. No a jednocześnie mam wrażenie, że ta gra jest idealna dla małych dzieci, bo przecież jakbym dał to właśnie komuś, kto lubi gry Disneya, to bawiłby się tu świetnie, ale musicie lubić gry Disneya z kuta... That's what she said! Dragon Age mi się nie podoba. Jest to gra, która została napisana i stworzona przez generację, której największe problemy to wybór mleka do kawy. Bo przecież gry są dla małych dzieci, więc muszą gadać wszyscy jak krasnoludki z bajki. Shit! Sorry.
Can I help? No, no, I got it. Mostly. I to nie jest tak, że ja jestem przeciwnikiem infantylnych gier, bo przecież kocham Mario, czy ostatnio zachwycałem się właśnie grą taką disneyową, Kena. Ale widzicie, żadna z tych gier nie obraża mojego intelektu. Tak jak robi to Dragon Age, który jest promowany jako dark, poważne fantasy. A jednocześnie ważne jest, abyś mógł mieć blizny po operacji. Wszystko to jest bardzo dziwne, ta gra totalnie nie jest przeznaczona dla mnie. Ja jestem starym dziadem, wiecie, 40 nadciąga. O nie! Czasami nawet ucieknę, aby zagrać sobie w jakiś tytuł, jak na przykład Life is Strange, który możemy wszyscy powiedzieć, że jest to gra dla osób z dużą empatią. He's gay, but he has a special connection to classical music. Ja czasami lubię sobie coś takiego włączyć, natomiast uważam, że błąd, jaki tutaj się wydarzył, jest taki, że nie wolno brać ukochanej marki i wciskać w nią na siłę, no, wokeness, nie? A przynajmniej nie w tak bezczelny i na siłę sposób, jak właśnie w Dragon Age'u. Any reason you can't just apologize? Sometimes people say, oops, sorry, and hope that fixes it, but they just want to get the whole thing over with. Jest miejsce na rynku na to i tak, są gry, które powstają i one oczywiście są kierowane do takich widowni, jaki są, i mi to nie przeszkadza, ja po prostu w te gry nie gram. Ale ja jestem hardkorowym fanem serii Dragon Age, grałem we wszystkie części, wszystkie ukończyłem i myślałem, że no, gra będzie robiona z myślą o mnie. Ale tak niestety nie jest. Co to było? Bo tak, gra była promowana właśnie dla fanów, że będą nasze decyzje z poprzednich części tutaj dostępne i że można przenieść swoje save'y. No, obietnice nie zostały dotrzymane, a przeniesione zostały tylko 3 decyzje, z tego 2 decyzje z Inkwizycji z dodatku, a z pozostałych części 0. I uważam, że to jest duży błąd. Uważam, że to jest błąd branie starego tytułu i próbowanie go zmienić na jakiś tam nowy tytuł, aby podpasować się nowym graczom. Gra ta oczywiście się nie sprzeda dobrze, bo nie ma wystarczającej ilości klientów zainteresowanym tego rodzaju historiami. 70 tysięcy chyba osób gra na premierę, to jest żałosna liczba, jak porównacie ją do czegoś takiego jak Baldur's Gate czy Wukong. I jeszcze raz, można byłoby się kłócić, bo Baldur's Gate przez wielu też jest uważany za taką właśnie woke grę, ale jak widzicie, jest to tak subtelne, że w ogóle nie przeszkadzało i przede wszystkim nie czuliśmy się pouczani przez Baldur's Gate'a, tak jak czujemy się pouczani przez Dragon Age'a. Powtórzę raz jeszcze, problemem dla mnie nie jest to, że ktoś próbuje zainspirować mnie bądź pokazać mi swoje poglądy polityczne. Problemem jest to, że tutaj nikt mnie nie inspiruje do tego, tylko mnie zmusza, a przy okazji obraża moją inteligencję i traktowany jestem jak dziecko. To mi się w tej grze tak bardzo nie podoba. Ale słuchajcie, jak już teraz wiemy, recenzenci są przekupni i zawsze byli, już zawsze będą. Jest to coś, co powtarzam na tym kanale od samego początku. Jeżeli ktoś ukończył studia reporterskie i ma złoty język, no to ten złoty język do czegoś musi wykorzystać, tak? To, że ktoś się ładnie wysławia, wcale nie oznacza, że zna się na grach wideo. Ja brzydko mówię, seplenie, jestem niewyedukowany, tak. Bo nie jestem żadnym reporterem, tylko zwykłym kolesiem, który gada sobie o grach. I tak, w wielu kwestiach się mylę i gadam głupoty, ale przynajmniej jestem z wami szczery, a przede wszystkim wiecie, że to jest po prostu moja opinia. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał, mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia na kolejnym filmiku na kanale Kolekcjoner CE!